Celem tejże zmiany jest zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania obszaru szpitalnego. Szpitale publiczne i te, które będą potrzebne do tego, żeby dać nam bezpieczeństwo zdrowotne, zostaną sfinansowane w sposób stabilny, tak jak ministerstwo obiecuje, adekwatny do swoich możliwości i produkcji tych ludzi zdrowych, mogę tak jeszcze powiedzieć obrazowo, i dyrektorzy będą mogli funkcjonować w oparciu o pewien budżet, który otrzymają na cały rok. W tym momencie ministerstwo twierdzi, skończy się postrzeganie pacjenta jako pewną procedurę biurokratyczną, którą trzeba rozliczyć. Tak jak wiemy, 25% zwiększyło się hospitalizacji, czyli leczenia nas w szpitalach przez ostatnie 10 lat, a żadnej epidemii w Polsce nie było. A trend miał być odwrotny, że mieliśmy być leczeni w tańszej opiece, czyli tej specjalistycznej, tam gdzie są specjaliści. No plusem dla nas to jest właśnie to, że bez kolejki, tak minister obiecuje, mogę trafić w sposób szybki i jakby adekwatny do szpitala, jeżeli poczuję się jakby tutaj zagrożony. Natomiast sieć szpitali to jest jeden z elementów, to trzeba wyraźnie powiedzieć, że on nawet będzie sukcesem, to nie stanie się w pełni odczuwalny ten sukces, jeżeli te dwa inne chociażby elementy nie zostaną dołożone do tej kostki, czyli rola lekarza rodzinnego, tego pierwszego, pierwszego kontaktu, specjalistów między lekarzem rodzinnym a szpitalem, no i całego systemu finansowania i zorganizowania tej całej otoczki. I to dopiero jest pytanie i wyzwanie. Ministerstwo obiecuje, że to zrobi i że państwo polskie weźmie w końcu odpowiedzialność za całą tę sferę. Jeżeli tak na to patrzymy, na te pewne hasła oraz tę ustawę, no to należy patrzeć na to z oczekiwaniem. No jest takie hasło, że to, co jest duże, to będzie tańsze. Natomiast widzimy przykłady wielu szpitali jednoprofilowych, które efektywnie funkcjonowały. Pacjenci, pacjentki, chociażby szpitale położniczo-ginekologiczne, ortopedyczne, świetnie realizują swoją formę. No i to znowuż jest odpowiedzialność ministerstwa teraz. Czy ten szpital wejdzie do tej sieci, czy nie? No a moim zdaniem jest to pewne zagrożenie, że szpitale prywatne i też szpitale jednoprofilowe nie znajdą się w sieci, więc będziemy leczyli się w większych szpitalach. I teraz jak z tą kolejką, prawda? Jak z satysfakcją, z jakością pacjenta? Ja to staram się spojrzeć oczyma właśnie pacjenta. No i to jest pewne zagrożenie, tak nie ukrywajmy. No i drugie, czy pacjent nie stanie się też tym balastem, tym kosztem, tak? I teraz jeżeli ma się nie stać tym takim niechcianym dzieckiem, który jest przyjmowany do szpitala, no to jest rola znowuż twórcy tego systemu. Jaka motywacja, jaka weryfikacja, nadzór, kontrola. Skomplikowana sprawa.